Pewnie dla wielu osób nauka słówek, wkuwanie słówek to nie jest najprzyjemniejsza część nauki języka. A co jeżeli możemy robić to z K-popem? Hej wszystkim, tu Pera w Korei i dziś będziemy mówić o częściach ciała. Konkretnie nauczymy się słówek dotyczących części ciała. Nie wszystkich, wiadomo, części ciała jest bardzo dużo, ale takie podstawy, które udało mi się znaleźć w koreańskich piosenkach. Oglądanie dram i słuchanie K-popu naprawdę pomaga w nauce języka koreańskiego. Jeżeli chcecie się nauczyć języka koreańskiego i lubicie K-pop, lubicie dramy, to naprawdę wam to pomoże, ułatwi wam to naukę języka koreańskiego po prostu. I po prostu zaczniemy już. Będę lecieć od góry do dołu, czyli od głowy do stóp. Głowa jako głowa, myślę, że znajdziecie ją w wielu piosenkach. Głowa to mori. Mori. I używa się tego też słowa zamiennie z włosami. Włosy mają osobne słowo, morikarak. Morikarak. Ale Koreańczycy często skracają i mówią po prostu mori, mając na myśli włosy. I na przykład powiedzą coś takiego, o, mori chalanne, co dosłownie oznacza, o, obcięłaś głowę, o, obciąłeś głowę, a oczywiście chodzi o obcięcie włosów. Śpiewał o sengmori, co nie oznacza świeżą głowę, tylko proste włosy. Jak widzicie, użyli słowa mori, a nie morikarak, mając na myśli włosy, nie głowę. Pomieszanie z poplątaniem. Twarz to olgul. Chodzi o całą twarz. Olgul. I tutaj pomogą nam BTS. Oczy, nos, usta, to wszystko mamy zawarte w jednej piosence Taeyang'a. Oczy to nun, nos to ku i usta to ip. Tak jak już wspomniałam, usta to ip, ale wargi to ipsul. Ipsul. Ipsule, ipsul, ipsule, ipsul, ipsule, ipsul, ipsule, ipsul. Nie zapominajmy, że mamy jeszcze uszy. Uszy to kwi. Kwi. To teraz głowę już mamy za sobą, zejdźmy troszeczkę niżej. Serce. Jak wiadomo, chyba większość piosenek traktuje o miłości. A jak to śpiewać o miłości, nie wspominając o sercu? No i sprawa nie jest taka łatwa, jak mogłoby się wydawać, bo na serce mamy trzy określenia. Jedno takie typowo jako organ, fizjologiczne określenie na serce to będzie simjang. Simjang. Ale mamy jeszcze dwa inne określenia, bardziej takim metaforycznym sercem, sercem, które boli, jest maem. Maem. No i ostatnie określenie, które jest też określeniem trochę bardziej na klatkę piersiową całą, ale też jest używane w określeniu na przykład, że boli nas serce. Jest to słowo kasym. Kasym. Czas swoje nadal wychę, nadal
잠이 든 가슴이 또 깨어날 때 잠이 든 가슴이 또 깨어날 때 잠이 든 가슴이 또 깨어날 때 Zanim zejdę jeszcze niżej, chciałabym zająć się tutaj rączkami. Dłoń to sun. Sun. I taka mała ciekawostka, jak powiemy do psa, że ma podać nam łapę, to też powiemy sun. Sun. Alzana, zumiąha. No to zjeżdżamy jeszcze niżej. Brzuch. Brzuch to B. B. I taka ciekawostka, to słowo ma trzy znaczenia. B może oznaczać właśnie brzuch, może oznaczać łódź, a może oznaczać gruszkę. Trzy zupełnie różne znaczenia. A wymowa jest taka sama. I najczęściej z takim słowem jak B, czyli brzuch, spotkamy się w określeniach takich jak jestem głodny albo jestem najedzony. Jestem głodny to bekupa, bekupa, a jestem najedzony to bebullo, bebullo. Oczywiście to jest w panmalu, czyli najniższym stopniu honoryfikatywności, dlatego musicie uważać, do kogo to mówicie. Zjeżdżamy jeszcze niżej. Myślicie, że Koreańczycy nie śpiewają o tyłku? Otóż śpiewają. Tyłek to ongdongi. Ongdongi. I nie oznacza to tylko tyłka, ale na przykład bioder. Biodra to również ongdongi. Ongdongi. Zjeżdżając jeszcze niżej mamy uda, czyli hobokci, hobokci. Potem mamy kolana, czyli muryb, muryb. Nogi to dari, dari. No już zjeżdżamy na sam dół, do stóp, to będzie pal. Pal. Jest też takie powiedzenie, które bardzo często się pojawia również w piosenkach i jest to moributo palkkadzi, czyli od stóp do głów. A tak dokładnie to od głów do koniuszków, koniuszków stóp. Tak dosłowne znaczenie jest. Zdaję sobie sprawę, że to nie wszystkie części ciała, że jest tego więcej. Nie wiem, paznokcie, łokcie i tak dalej. Ale tutaj będzie zadanie dla was. Z tych części ciała, których nie wymieniłam, podajcie przykład piosenki K-popowej, której spotkaliście się właśnie z takim słówkiem. To jest takie zadanie domowe dla was. Oczywiście fajnie będzie, jeżeli podacie też przykłady z tych słówek, które już podałam, ale z innymi piosenkami. Jeżeli wychwyciliście w piosenkach, które słuchacie, któreś z tych słówek, które pojawiły się w dzisiejszym filmiku, również dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że filmik się podobał, że taka forma się podobała. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zostawcie subka. I do zobaczenia następnym razem, pa pa! Tego... nie umiem mówić. I najczęściej z B jako brzuchem spotkamy się w określeniach takich jak burczy mi w brzuchu albo jestem głodny. Burczy mi w brzuchu albo jestem głodny, kurde, to jest to samo.